Z długiej, bogatej i często dramatycznej historii Orli żywa do dziś jest zwłaszcza pamięć czasów międzywojennych, a raczej wiele różnych pamięci. W 1921 roku w pobieżeństwie przyjechał tutaj mój dziadek, który był proboszczem w cerkwi w Orli. No i miał dużo rodziny naturalnie. No i ojciec zajmował się naturalnie, był psalmistą w cerkwi w Orli. A w 1936 roku, jak zrobili kolonię na Antonowie, to zajął się rolnictwem. No, a jak u nas już zaczęło być gospodarstwo, to ja pasłem konie. Ale najwięcej pamiętam, jak my prowadziliśmy konie na tak zwany nocleg. Jak wyjadą wieczorem, to jak kawaleria jechali, i to przeważnie młodzi chłopcy. I na pasłisku pasliśmy te konie, paliliśmy ognisko. Ty czeryczka niewielka z wiśniowego sadu, kliče kozak dziewczynońku sobie na poradu. Hej, 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 zeleny jaj, kliče kozak dziewczynońku sobie na poradu. Myślę, że dużo we mnie jest takiej pamięci rodzinnej. Dla moich rodziców, dla mego brata Orla była zawsze takim punktem odniesienia. To była pierwsza samodzielna praca mojego ojca, który po przejściu takiego przeszkolenia został w Orli naczelnikiem poczty. Dla brata to było wejście w życie, bo w Orli poszedł do szkoły. Ale Roman mówi, wiesz, we mnie chyba jest więcej Orli niż Puszczy, niż Warszawy. Zresztą napisał, myślę, taki bardzo, bardzo piękny, bardzo ciepły szczyt. Jestem trochę z Orli. Patrzyłem z mostu na ciemne postacie modlące się nad połyskującą metalicznymi, srebrnymi falami rzekę. Z lewej strony drżał, wibrował wielki młyn. Dalej, za zakrętem rzeki, trwały, białe od stokrotek łąki. Jeszcze dalej wyrastało z łąk wzgórze ze starym cmentarzem, a jeszcze dalej było i jeszcze może trwa niewypowiedziane. Płynie tu niedaleko za moim stodoły rzeka Orlianka. Ona inna była, to była żywa rzeka. Raki byli, ryba, tak zwane wierchowodki, ryba, która pływała z wierzchu, tak pływała i on lowili. Lowili ryby w koszyki, w kolyski, a wszystko zostało zmarnowane. Teraz nie ma rzeki. Zawieszona między tradycją i przyszłością Orla leży dziś na terenie Unii Europejskiej, ale sama w sobie przekracza granice obecnej Europy. Stanowi symbol i zarys integracji znacznie szerszej. Gdybyśmy byli tacy sami, tak samo wszystko dostrzegali, gdyby żadnymi różnicami jeden przy drugim się nie chwalił, gdyby każdy miał takie same oczy i uszy, nos i ogon i takie same obyczaje, i taką samą chodził drogą. To dobrze, że każdy jest inny, że różne są punkty widzenia, słyszenia. To dobrze, że każdy jest inny. I świetnie, że każdy się zmienia. Splot tych różnych wyznań, różnych narodowości zbudował gminę Orla taką, jaką mamy dzisiaj, gdzie ludzie są przyjaźni, są mili i pomimo różnic wyznaniowych, kulturowych, narodowościowych żyją w zgodzie. Gmina jest położona na terenie Zielonych Płuc Polski. Turystykę obserwujemy już obecnie na terenie gminy. Przyjeżdża sporo osób spoza województwa podlaskiego, spoza kraju, które chętnie zwiedzają synagogę, odwiedzają wsie, które są malowniczo położone, gdzie można spotkać jeszcze ręczne zdobienia na domach, na oknach, na drzwiach.
Ja się urodziłem w Orli, chociaż wyjechałem dawno temu z niej, dzisiaj jestem z nią sercem i duchem. To, że jest taka bogata historia tego miasta, to, że mieszkało tam tyle ludzi, można dzisiaj skwitować jednym zdaniem. Budowanie przyszłości na przeszłości, żeby Orla mogła się rozwijać, nie może odciąć się od korzeni i tej historii, która minęła. Widzę, że małe miasteczko ma szansę zaistnieć w dużej Europie. Nasza Unia, mała Unia, Europa, więc nas wszystkich zachęcamy, my się na tym dobrze znamy. Co to znaczy być Europejczykiem w takim razie? Zastanówcie się i powiedzcie. W Europie nie tylko mieszkają Niemcy, Francuzi, Hiszpani, Włosi, Polacy, ale mieszkają też na przykład Chińczycy, mieszkają na przykład Murzyni, prawda? Czy chcielibyście na przykład, żeby w Orli zamieszkał wasz kolega Chińczyk? Nie. No ja bym chciał, no, żeby Orle się rozwijała i żeby tożsamość narodowa Rusinów, którzy tu mieszkają, żeby była utrzymana. No, ale to w każdym razie jest ciężka sprawa. Nie wiem, czy to się uda utrzymać tą odrębność narodową, ale jak czasem wspomnę, jak było pięknie, jak to śpiewaliśmy różne piosenki i na ucztach, i na weselach, to dla mnie się czasem płakać chce, jak to było. I to wszystko idzie w zapomnienie, a ta taka tradycja była bardzo piękna, i bardzo naprawdę pożyteczna była. Do czegoś trzeba wracać. Myślę, że takim dobrodziejstwem, które ludzie coraz bardziej cenią, jest własna historia. To jest to, że coś można wspomnieć, że można do czegoś się odwołać, że jest jakiś w życiu taki istotny punkt zaczepienia. A w gruncie rzeczy, czy to jest życie moje, czy życie miasteczka, czy życie wioski, w gruncie rzeczy ma ten sam rytm.